Zastanawiające jest, że bardzo często wściekłość tych, którzy czują się skrzywdzeni, kieruje się na innych słabych. A przecież można by podejrzewać, że skrzywdzeni powinni współodczuwać z innymi cierpiącymi. Dlaczego więc tak często mają kamienne serca? Cześć, witajcie. Udało mi się odpocząć na urlopie i wracam do Was z takim tematem bardzo mi bliskim. Myślę też z tematem wielopoziomowym. Zmarła profesor Maria Janion i w związku z tym, ponieważ niewiele wiedziałam o tej osobie, a wiele o niej słyszałam, obejrzałam dokument Maria Janion, tak jest właśnie tytuł. Bardzo go Wam polecam. Przepiękny i w formie, i w treści, i ważny. Profesor Janion wspomina w tym dokumencie o artykule, a właściwie o fragmencie książki Andrzeja Ledera, książki, o której wielokrotnie Wam mówiłam i tutaj i na Instagramie, czyli o Przyśnionej Rewolucji. Jak już wiemy, książka jest to trudna trochę, no bo to jest książka naukowa, ale książka złoto, w której jest wiele, wiele niesamowitych takich analiz, diagnoz. Profesor Janion tutaj odwołała się do fragmentu mówiącego o tym, że skrzywdzeni mają kamienne serca. I ona i profesor Andrzej Leder mówią o tym, że skrzywdzeni mają kamienne serca, czyli że brak im empatii dla innych skrzywdzonych w kontekście takim polskim, społecznym, nie tylko w kontekście jednostki. Mówią o tym, jak traumy wpłynęły na cały nasz naród oraz na jego przeżywanie swojej tożsamości dzisiaj i na różne jego trudne, nasze społeczne trudne emocje dzisiaj. Ja chciałam o tym temacie porozmawiać trochę bardziej w taki bezpośredni, jednostkowy sposób, trochę opowiedzieć o swoim doświadczeniu, dlatego że no, ogólnie problemy społeczne wynikają z problemów jednostek. Jeżeli sami nie zaczniemy u siebie zauważać takich mechanizmów, to się także w całym kraju nie zmieni. Więc najlepszą zmianę, uwaga banał, najlepiej zacząć zmianę od samego siebie, od własnej świadomości. Ja jestem osobą, która przeszła przez zespół stresu pourazowego, która przepracowała to sobie na psychoterapii, doświadczyłam różnych traum i miało one kolosalny wpływ na moją psychikę, na jej kształtowanie się, na moje dorastanie, na moje decyzje, na moje wybory. I kiedy w wieku tam 25 lat rozpoczęłam psychoterapię, dopiero powoli zaczęłam to sobie rozpracowywać, zaczęłam to rozumieć, widzieć w ogóle, bo wcześniej tego nie widziałam. Żyłam sobie zadowolona ze swojego życia i szczerze nie zdawałam sobie, że doświadczyłam czegoś jakoś szczególnie innego niż pozostali ludzie. To zdanie o tym, że skrzywdzeni mają kamienne serca, albo lepiej, wydaje mi się to jeszcze celniejsze, skrzywdzeni widzą tylko siebie, bardzo ze mną rezonuje, bo znam to też. Musiałam to trochę obudzić w sobie. Dopiero w czasie psychoterapii włączył mi się taki mode widzenia tylko siebie i widzenia tylko tej traumy. I to jest bardzo potrzebny i ważny etap w czasie psychoterapii. Normalny, to jest taki etap, w którym nie wiem, ja potrzebowałam bardzo dużo mówienia na ten temat, dzielenia się tym z przyjaciółmi, opowiadania, bo czułam, że jest bardzo duża część opowieści o mnie, której nigdy nie opowiadałam, którą wypierałam, którą ukrywałam. I kiedy na psychoterapii to pudełko otworzyłam, to przez długi czas lał się ze mnie strumień tej opowieści, tej nigdy nieopowiedzianej opowieści. Gdyby się nie wylał do końca, gdybym go nigdy nie otworzyła, a tak by się stało, gdybym na psychoterapię nie poszła, to byłby gdzieś tam głęboko zamknięty we mnie, wciąż wpływałby na moje postrzeganie świata, na moje odczucia co do rzeczywistości, na moje przekonanie, że świat tylko czyha na moje pomyłki, że większość czy wszystko jest jednak przeciwko mnie tutaj sformatowane we wszechświecie i ja muszę bardzo ciężko tutaj walczyć o każdy milimetr miejsca dla siebie i to już tak wygląda na świecie i może kiedyś to wywalczę, ale bez psychoterapii nigdy bym tego, teraz już to wiem, nie wywalczyła, takiej swobody, wolności i spokoju w codziennym życiu i w swojej działalności, to dopiero musiało się wylać i musiałam przez jakiś czas nie widzieć innych, widzieć tylko siebie. Ale to był etap. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to nie jest etap, tylko to jest całe nasze życie.
całe nasze życie polega na tym, że my jesteśmy tymi biednymi, a wszyscy wokół chcą nas skrzywdzić albo takich jak my, cały świat jest przeciwko nam. I nie mówię tutaj o racjonalnej ocenie sytuacji, bo były sytuacje w historii świata i wciąż są, że jakaś grupa osób rzeczywiście jest napiętnowana, rzeczywiście jest wykluczana. No ciężko, żeby Żyd w czasie Holokaustu nie czuł się napiętnowaną osobą. Nie chodzi tu więc o sytuacje, w których rzeczywiście jesteśmy napiętnowani, nie wiem, w szkole, mobbingowani w pracy i tak dalej, po prostu taka jest sytuacja, ale chodzi o problem polegający na tym, że nasza psychika z automatu intuicyjnie interpretuje niemal wszystko albo wiele, wiele rzeczy jako atak na nas, jako próbę ugodzenia w nas, zranienia nas, uniemożliwienia nam czegoś. Otóż trzeba pamiętać, że pierwszą potrzebą skrzywdzonych jest zadośćuczynienie. Dopóki zadośćuczynienie się nie dokona, wszystko inne jest nieważne. Ból trwa i zamyka na wszystko inne. Potrzeby zadośćuczynienia zaś tworzą dwa fundamentalne pragnienia. Jedno to potrzeba uznania cierpienia przez innych, uznania wyjątkowości ich cierpienia. To wiąże się z tym, że krzywda nie zna miary. Ci, którzy czują się skrzywdzeni, nie znoszą lekceważenia, umniejszania, porównywania, również relatywizowania. To wszystko w ich odczuciu służy zakłamywaniu prawdy o absolutnym wymiarze ich krzywdy. Jest szydzeniem z ich bólu. Dlatego nie chcą słuchać o krzywdach innych. To nie wyjście z etapu i zamknięcie się takie całościowe w tym poczuciu bycia ofiarą całego świata może nam towarzyszyć tak naprawdę przez całe życie i możemy nie mieć tego świadomości, bo to jest takie głębokie przekonanie, że naprawdę ktoś chce, ma nas na celu i naprawdę chce nam w kółko robić krzywdę. Możemy to zobaczyć potem, że każda uwaga, każde zwrócenie uwagi, każde powiedzenie kogoś innego o swoich trudnych emocjach wywoływanych jakimś naszym działaniem, będziemy odczytywać jako atak na nas. To może się stać takie narcystyczne, że w każdej sytuacji, w której nie jesteśmy tą wyjątkową ofiarą, tą niewinną, tą idealną, tą wciąż cierpiącą, tą umniejszającą się, jeżeli ktoś tylko nie widzi nas tylko i wyłącznie w 100% tak, to znaczy, że nas atakuje, to znaczy, że nam robi krzywdę, że nam chce zrobić krzywdę. Dlatego nie chcą słuchać o krzywdach innych. Dopóki ci inni nie staną się swoi, mówienie o ich cierpieniu służy w odczuciu skrzywdzonych pomniejszaniu tego, co dotknęło właśnie ich. Zaś sytuacja, w której skrzywdzony miałby pomyśleć o tym, że sam był źródłem krzywdy, jest już w ogóle niemożliwa. I nie chodzi chyba tylko o taką deklarację, czy wypowiedzenia tego słowa, że no, ja czasem też mogę kogoś skrzywdzić, albo ja na pewno też kogoś skrzywdziłem, ale coś tam. Nie chodzi o tą deklarację, dlatego że ta deklaracja może być zupełnie pusta. Chodzi o taką głęboką świadomość tego i otwartość na skonfrontowanie się z tym i rozmowę o tym, że ja także bywam trudną osobą, ja także skrzywdziłem kogoś, także krzywdzę kogoś, także nie potrafię, także nie radzę sobie ze sobą. A przecież absolutnie każdy człowiek czasem sobie ze sobą nie radzi, każdy z nas popełnia błędy, każdy czasem kogoś urazi, skrzywdzi. Nie istnieją osoby, które nigdy nikogo nie uraziły, nigdy nikogo nie skrzywdziły. A jeżeli wierzą w to, że tak właśnie takimi osobami są, no to świadczy raczej o problemie. Mam też taką obserwację, że skupiając się wyłącznie na sobie i widząc tylko tą swoją krzywdę i nie widząc krzywd innych, choć człowiek jest w stanie zadeklarować, nie no, oczywiście ja też na pewno kogoś skrzywdziłem, ale zazwyczaj po pierwsze jest to bardzo ogólnikowe, a po drugie zawsze potem następuje ale. Nawet nie jeżeli wypowiedziane, to w jego głowie następuje ale. I w jego głowie od razu następuje historia, ale przecież moja krzywda jest taka, 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 ale przecież mi zrobiono to, to, to i to. I ostatecznie i tak to ta osoba potencjalnie mająca właśnie problem z jeszcze nieprzepracowaną krzywdą jest ostatecznie cały czas skupiona na sobie i na tej właśnie krzywdzie. Więc z pozoru ona może deklarować
świadomość tego, że także mogłaby kogoś skrzywdzić, ale de facto nie jest z tym skonfrontowana i nie jest gotowa na spotkanie się z krzywdą osoby, którą sama wywołała, krzywdą drugiej osoby. Drugą potrzebą jest kara dla krzywdzicieli. Pragnienie kary daje usprawiedliwienie nienawiści, chęci odwetu. Jest zupełnie naturalne to, że kiedy ktoś nas skrzywdzi, no chcemy oddać, tak? Chcemy się zemścić. Nie bez powodu pierwsze systemy prawne w historii cywilizacji wszelakich, na przykład prawo Hammurabiego, postulowało właśnie tę zasadę oko za oko, ząb za ząb. Przecież do dzisiaj tak naprawdę postuluje się podobne podejście w takich populistycznych pomysłach na prawo karne na przykład. Przykładem może być tutaj na przykład kara śmierci. I tego poczucia potrzeby jakby zemsty, oddania komuś nie wyprzemy do końca. To znaczy możemy wypierać, możemy jakby udawać, że tego nie ma, być ponad to tak bardzo powierzchownie, ale to się na nas odbije, bo jeżeli głęboko nie przepracujemy tych naszych uczuć, frustracji, nienawiści, złości, które są normalnymi uczuciami ludzkimi i nie są absolutnie niczym złym, są czymś naturalnym i oczywistym, normalnym w nas po prostu. Jeżeli tego sobie nie przepracujemy, nie przegadamy, jakoś z siebie nie wyrzucimy, to będzie nas to niszczyć od środka. Dlatego też tak ważne jest, kiedy ktoś jest skrzywdzony, aby uznać jego krzywdę, aby być z nim przy tym, aby nie podważać tego, co on mówi, aby usłyszeć jego emocje. To jest już taka pierwsza terapia, pierwszy ratunek, to jest taka resuscytacja jego psychiki. Ten sposób przeżywania potrzeby sprawiedliwości ma jeszcze jedną konsekwencję. Tam, gdzie nie ma zadośćuczynienia w postaci uznania i co najmniej symbolicznej kary, poczucie krzywdy pozostaje niezmienne. Z tego zaś wynika, że poczucie krzywdy nie pozwala przeżywać radości, rozkoszy innej niż ta płynąca z zemsty albo z fantazjowania o zemście. Kiedy sięgniecie po tę książkę, zobaczycie, że Leder tutaj pisze o właśnie emocjach społecznych, także wobec mniejszości żydowskiej, wobec Żydów. Dzisiaj tutaj moglibyśmy też pomyśleć o społeczności LGBT, dlaczego to uderzanie w nią daje ulgę, jest ona takim obiektem zemsty, dające takie tymczasowe poczucie jest, zemściłem się. Społecznie dzieje się to tak, ale my w swoim życiu możemy mieć inne obiekty, wobec których chcemy się zemścić. Czy one są temu winne, czy niewinne. Najważniejsze, najciekawsze, najtrudniejsze w tym wszystkim są te nasze emocje, bo to jest o nas. To nie jest o tych, na których chcemy się zemścić, w których chcemy uderzać. To nie jest o tym, czy oni są winni, czy niewinni. To jest o nas. O tym, że my nie poradziliśmy sobie z czymś, czego doświadczyliśmy, czego doświadczamy, o czym słuchamy. Bardzo jestem ciekawa Waszych przemyśleń na ten temat. Co o tym w ogóle myślicie? Czy zastanawialiście się w ogóle kiedyś nad tym? A może przepracowywaliście to podczas psychoterapii? Dajcie znać. Zapraszam Was tradycyjnie do subskrybowania tego kanału i do odwiedzenia mojego Instagrama, na którym codzienna dawka inspiracji. Czasem prawie codzienna. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć. A jeżeli chcielibyście wiedzieć o wszystkim więcej i szybciej, zapraszam do zostania moim patronem.